Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościmy u prezydent miasta Bełchatowa, pani Marioli Czechowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Porozmawiamy. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o koronawirusie i właściwie o skutkach, które z tym koronawirusem się wiążą. To są nie tylko te epidemiologiczne, ale również i finansowe. Jak ze względu na koronawirus traci Bełchatów, miasto Bełchatów jako samorząd? Z pandemią borykamy się właściwie od początku marca. Dzisiaj mamy już pierwsze dane dotyczące skutków finansowych pandemii, bo tak to musimy nazwać. Wiadomo było, że kiedy wchodziły zmiany w ustawie o podatkach i zmniejszono podatek z 18 na 17%, również zwolniono osoby do 26 roku życia z płacenia podatku dochodowego, było wiadomo, że wpływy do budżetu miasta będą niższe, ale o tym wiedzieliśmy już w ubiegłym roku. Ta sytuacja, która dzisiaj nas spotkała, to jest po 4 miesiącach około 5 milionów mniej, jeśli chodzi o wpływy z podatku PIT i CIT. Naprawdę spora kwota. Może powiem, bo wiążą się z tym i pewnie takie byłoby następne pytanie, czy w takim razie będziemy rezygnować z inwestycji przewidzianych no tak, na ten rok. Jakoś to się musi na konstrukcję budżetu przełożyć. Na ten moment absolutnie nie. Wszystkie inwestycje są realizowane. Wszystkie te, które mamy podpisane umowy również do końca roku będą zrealizowane. Oszczędności będziemy szukać w wydatkach bieżących. Będą to mocne cięcia. Mam nadzieję również, że za kilka miesięcy ta sytuacja się, jeśli nie poprawi, to chociaż unormuje i te planowane wpływy do budżetu miasta będą w tych wysokościach, jakie przewidywaliśmy. Natomiast spore oszczędności będziemy mieć w budżetach, czy to Wydziału Kultury, czy w miejskich placówkach kultury, bo zrezygnowaliśmy ze wszystkich imprez masowych w mieście do końca września. Te cięcia, o których pani mówi, one się jakoś przełożą na przykład na pracowników, bo to jest hasło, które tak w pierwszym od razu momencie nasuwa taką myśl. A na pewno nie bezpośrednio na wynagrodzenia pracowników, bo ani tutaj żadne ruchy, ani na zwolnienia nie planujemy żadnych redukcji etatów. Jeżeli redukcja, to wynikająca tylko z tego, że są osoby, które w tym roku będą odchodzić w sposób naturalny na emeryturę. Tak będzie w urzędzie i tak będzie w naszych instytucjach i w naszych spółkach. Ten koronawirus powoduje, że z jednej strony macie mniejsze wpływy, a z drugiej strony są też i większe wydatki. Ja tutaj myślę chociażby o środkach do dezynfekcji dla placówek oświatowych, dla przedszkoli. No tutaj trzeba było no jednak stanąć na wysokości zadania, a w tym pierwszym momencie te ceny były dość wygórowane. Każdy samorząd ma pieniądze w tak zwanej rezerwie kryzysowej i muszą być oczywiście odpowiednie podstawy, żeby z tych środków skorzystać. Tak też zrobiliśmy. Pieniędzy w rezerwie naszego samorządu było 600 tysięcy. Wydaliśmy na ten moment połowę tej kwoty. To były rękawiczki, środki do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, nie tylko dla potrzeb urzędu i urzędników, również dla potrzeb naszych instytucji kultury, ale również dla potrzeb innych instytucji. Myślę tutaj o szpitalu, myślę o przychodniach, o sanepidzie. Wszędzie tam, gdzie ta pomoc była potrzebna, w postaci tych środków była udzielona. Bardzo zależałoby mi na tym, żeby pozostała kwota pozostała do jesieni, bo być może będzie drugi rzut epidemii. Tak naprawdę urząd pracuje, ale pracuje troszeczkę inaczej niż dotychczas. Czy wiadomo ewentualnie, kiedy zostanie przywrócony tak zwany wolny ruch dla klientów, czyli będą mogli po prostu przyjść, iść do odpowiedniego wydziału i załatwić swoje sprawy? Wszystko zależy od decyzji rządu RP. Przed urzędem jest skrzynka, gdzie mieszkańcy mogą swoje zapytania z ewentualnym numerem telefonu pozostawiać. Mogą również kontaktować się z wszystkimi wydziałami telefonicznie.
i już mogą właściwie być przyjmowani w urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. Zależy nam bardzo na tym, żeby większa ilość osób tutaj nie przebywała. Uruchomiliśmy również kasę Urzędu Miasta w godzinach od 8 do 14.30, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mieszkańcy mają konta bankowe, żeby mogli dokonywać wpłat, chociażby w PKO czy przelewami internetowymi. Nie każdy też korzysta z internetu. Więc kasa od początku maja już działa. Myślę, że przy zwalnianiu kolejnych obostrzeń będziemy wpuszczać naszych mieszkańców do urzędu. Ja bym jeszcze zapytała, wróciła do tych inwestycji tak naprawdę. Powiedziała Pani, że te inwestycje, które już mieliście podpisane umowy, one będą realizowane. Czy można dowiedzieć się, o jakie inwestycje konkretnie chodzi? Cały czas realizowany jest Zielony Bełchatów. Miałam okazję w ubiegłym tygodniu przejść cały ten teren, żeby zobaczyć, co powstaje. Zostały drobne jeszcze prace pielęgnacyjne plus postawienie kilku miejsc z urządzeniami zabawowymi dla dzieci. Więc ta inwestycja trwa. Trwa również rewitalizacja naszych kamienic tkaczy. Na jednej z nich już pojawił się pierwszy mural. Chciałam tylko dodać, że pieniądze na murale mamy od sponsorów. Najczęściej są to wykonawcy naszych inwestycji, którzy w taki sposób zaznaczają swoją działalność w naszym mieście. Za chwilę rozpoczniemy tworzenie muralu poświęconego patronowi miasta. Mam nadzieję, że na Dzień Patrona 21 czerwca będzie już gotowy. Również rozpoczynają się prace na Placu Wolności 10. Mamy podpisaną umowę i ta inwestycja ruszy. Oprócz tego są to drobne inwestycje w osiedlach, myślę tutaj o chodnikach czy drogach. Wszystkie inwestycje z budżetu obywatelskiego, również ubiegłorocznego, również zostaną w tym roku wykonane. Myślę i o Placu Zabaw na Przytorzu, i o Parku w Grocholicach. I jedyne, co nam się nie uda, to nie inwestycja, bo projekt miękki, to pewnie Zdrowie na Plus, ponieważ Zdrowie na Plus to bezpośredni kontakt, bo były to badania profilaktyczne dla dzieci i dla seniorów, bezpośredni kontakt z dziećmi, z seniorami, więc myślę, że to w tym roku tego zadania nie uda się zrealizować. A tegoroczny budżet obywatelski? Tak naprawdę decyzja o tym, czy rozpoczynamy edycję budżetu na przyszły rok, jest w rękach Rady Miejskiej w Bełchatowie, bo działam na podstawie uchwały Rady Miejskiej. W tym momencie nie zdecydowaliśmy się ogłosić tej edycji. Myślę, że poczekam jeszcze 2-3 miesiące, bo tak naprawdę potrzeba nam jest 2 miesięcy, żeby całą procedurę przeprowadzić. Wiadomo, że wiąże się ona ze zbieraniem podpisów wśród mieszkańców i tutaj też trzeba by było pomyśleć o innym sposobie niż bezpośredni, elektronicznym. I jeżeli ta sytuacja, która jest teraz, będzie trwała, postaram się zwrócić do Rady Miejskiej. Jeżeli byśmy zdecydowali się nie robić edycji roku 2021, o zmianę w ustawie, a jeżeli sytuacja się poprawi, to wtedy około września ogłosimy nabór wniosków. A jeżeli chodzi o budżet miasta na ten rok, powiedziała Pani, że jest około 5 milionów mniej wpływów. Czy to się będzie przekładało na zmianę konstrukcji tego budżetu? Bo oprócz tego, że faktycznie w tych jednostkach kultury no niewiele się będzie działo, bo niewiele się może dziać. Na pewno nie będzie Dni Bełchatowa, to jest impreza, która też zawsze była kosztowna. Nie wiadomo, jak będzie z Festiwalem Sztuki Jabłka, pewnie też w tym roku go nie będzie. W innej zupełnie formie. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o konstrukcję budżetu, na pewno priorytetem jest teraz zachowanie wszelkich inwestycji. Musimy sobie zdawać sprawę, że pieniądze, które wydajemy na inwestycje, budują nam wskaźniki ekonomiczne, a nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy zmienili ten poziom. To, co buduje wskaźniki ekonomiczne, to też dobra kondycja przedsiębiorców. I tutaj chciałabym zapytać o tą naszą miejską tarczę antykryzysową. Do tej pory wpłynęło 115 wniosków. Wnioski najczęściej dotyczą przesunięcia terminu płatności. Są również takie o umorzenie.
Jest pewna trudność, ponieważ wszelkie te przepisy, które zostały stworzone przez rząd dotyczące tarcz antykryzysowych, zezwalają nam z jednej strony na stosowanie ulg, umarzanie, natomiast tak naprawdę dokładnie nie zdefiniowały na przykład, co to jest, jak wygląda w przypadku przedsiębiorców płynność finansowa. Dlatego my wszelkie decyzje, jakie podejmujemy w urzędzie, podejmujemy na podstawie ordynacji podatkowej, a ona pozwala nam na odroczenia, pozwala nam na umarzanie. Natomiast każdy wniosek będzie rozpatrywany bardzo indywidualnie i za każdym razem będziemy ze względu również na finanse miasta bardzo dokładnie sprawdzać pogorszenie się sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy. Ale takie wnioski wpływają również do naszych spółek i część z nich jest oczywiście rozpatrywana pozytywnie. Będziemy się starali, aby tutaj naszym firmom lokalnym nie stała się krzywda przez ten czas. Ja jeszcze bym wróciła do tej edukacji. Teraz mamy edukację zdalną, to też niesie ze sobą pewne problemy, pewne wyzwania, przede wszystkim jeżeli chodzi o aspekt dostępu do komputera, najzwyczajniejsza, najbardziej taka prosta sprawa. Nie wszyscy mają dostęp do komputera, nie każdy może korzystać z sieci internetowej. Jak to zostało rozwiązane, bo wiem, że część komputerów do szkół trafiła ze specjalnego programu. Część trafiła z dotacji, to było 100 tysięcy złotych, udało się za tą kwotę kupić 30 komputerów i wedle potrzeb do wszystkich naszych szkół podstawowych te komputery trafiły. Natomiast dodam jeszcze, że część szkół posiada sporą ilość sprzętu w postaci laptopów z wcześniejszych programów i również one były udostępnione tym wszystkim uczniom, którzy tego sprzętu potrzebowali. Złożyliśmy również wniosek o kolejne pieniądze, bo jest szansa na kolejną ilość tego sprzętu. Po czasie pracy zdalnej komputery wrócą do szkoły i będą w trakcie normalnej nauki wykorzystywane. Nie wiadomo, ile potrwa pandemia, ile czasu zajmie nam właściwie uporanie się z problemem koronawirusa. Co dla Urzędu Miasta jako dla samorządu przez najbliższe miesiące będzie najtrudniejsze? Myślę, że dla wszystkich instytucji, również samorządów, ten powolny powrót do normalności będzie trudny. Natomiast no, to jest ta jedna rzecz. W pewnym sensie bardzo właściwe gospodarowanie tymi środkami, żeby nie ucierpieli nasi mieszkańcy na skutkach pandemii. Dziękuję pięknie. Dziękuję.